Za nimi jest Nio, ale wygląda inaczej. Może to się rusza? Nieźle. Już prawie. Ciągle czegoś brakuje. Gdzieś już to widziałam. Osborne. Co to jest? Oddech diabła. Czym jest oddech? Co do... Przepraszam, panowie. Nie wolno tu! Niedobrze. Gdzie jest posąg? Tam... Już miałam się zmywać, ale tu wpadłeś. Masz szczęście, że żyjesz. Mówi koleś, którego właśnie ocaliłam. Słuchaj, kimkolwiek są ci w maskach, szukają tej teczki. Ale nie wyniosę jej stąd, jeśli będą się tu kręcić. Jasne. Okej. Schowaj się tam, ja ich załatwię i jak będzie po nich, to dasz nogę. Niezły plan. Dobrze cię widzieć. Tak, i ciebie. Choć nie zupełnie tak to sobie wyobrażałem. Zabawne. A ja nie widziałam tego inaczej. Czy ona zmieniła perfumy? Skup się, Pete, skup się. Jasne. Oczywiście. Powinienem się ich pozbyć, zanim ruszę dalej. Dobra, Pete, ukryłam się przy wejściu. Daj znać, kiedy będę mogła się ulotnić. Siewie, a o co chodzi z tą teczką? Co w niej jest, że ci goście takiej chcą? Zapiski na temat jakiegoś oddechu diabła. Fisk miał zbudować dla niego tajne laboratorium. Nie wiem, czym jest ten oddech, ale Fisk chyba się tego bał. Nazwał to puszką Pandory. Fisk nie jest bojaźliwy. Musimy cię stąd jak najszybciej wyciągnąć. Czekaj grzecznie. Moment, puść, szybaj. No i proszę. Dobra, tu już czysto. Spodziewałeś. Powolutku. A? Rany. Fisk ma mnóstwo gratów. To już wszyscy. Nie! Puszczaj! MJ.
Uciekaj! Nieładnie brać zakładników, koledzy. Rany, co wam się tak łapy świecą, panowie? Jesteście duchami? Nigdy nie walczyłem z duchem. To znaczy, walczyłem z upiorami, ale no wiecie, teoretycznie upiory to nie duchy. Wszystkie duchy to upiory, ale nie wszystkie upiory to duchy, no nie? To chyba jednak kwestia energii, a nie duchów. No nic. Walka z duchem cały czas przede mną. Niezły trening. Ha, wygląda na starą. Chyba mam kogoś, kto wiedziałby o niej więcej. Ach, ale to robota na później. Rozmawiałam z Craigiem. Wcale tu pani nie przysłał. Nie pracuje pani dla Heritage Arts. Wcale tak nie twierdzę. Miło mi. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Nie... Nie napiszę pani ani słowa o tym, co tu zaszło. Mam pytanie. Co było w teczce, którą właśnie skradziono? To... Ja nie... A co z długą historią kradzionych przedmiotów, które przekazywał państwu Fisk? Z pani wydawcą skontaktuje się nasz prawnik. Umika? Jakby ostatnie pół roku nie miało miejsca. Od kiedy Umika to włoska knajpa? Nie mam pojęcia, ale cieszę się, że mają te frytki. Ja też, najlepsze w mieście. No to jak ci idzie w Bugle? Wiesz... No tak, właśnie dostałam od Robiego maila w kapsach w sprawie artykułu o antykach, więc chyba czeka mnie spotkanie z prawnikami. Znowu. Jak tylko przeczyta twój artykuł, dostaniesz awans. Dobra. Faceci w maskach. Co myślisz? Tutaj to normalka. Co sądzisz? Czuję, że kryje się za tym coś więcej. Ale nie mówmy już o interesach. Co u ciebie słychać? Dostałeś ten awans? Nie, ale jesteśmy bliscy wielkiego przełomu. Wiesz, że Oskar by cię zatrudnił, nie? Telefon do Harego i... Wiem, ale doktor Octavius może pomóc milionom ludzi. Ja jestem tam, gdzie chcę i tam, gdzie powinienem. To dla ciebie chyba ważniejsze niż twoja druga praca. Nigdy dotąd się tak nie wczuwałeś. Przez pół roku można się zmienić. Dlaczego mnie tu zaprosiłeś? No tak, na spotkanie starych przyjaciół. Przyjaciół? Tym jesteśmy? No chyba moglibyśmy, gdybyś tego chciała. Dźwigamy spory bagaż, Pete. No jasne, ale... Czy to coś złego? W bagażu mogą być też całkiem fajne rzeczy. Na przykład pieniądze, klucze, malinowa pomadka. Pamiętasz, czemu się rozstaliśmy?
Mary Jane znajdzie inny temat.